To się nie wiem, że już było zbierać się po niemieckim. On wraca na najwyższy level z przodu, występują strzelcy. To ci w czarnych kapeluszach ze wstążką teraz oddali trochę pola, ponieważ zapewne z prawej strony po raz kolejny próbuje przeskrzyżyć ich lekka pruska piechota. To ci w zielonych mundurach. A naczelni odcinki na duchu walczących dodają tu swoim ulubionym kosynierom. Choć dziś, ten 6 czerwca 1794 roku, to ewidentnie był dzień kosynierów. Nasz Bartosz Głowacki, na prawym skrzydle dowodzący kosynierami, dowodzący grenadierami krakowskimi, przygotowuje swoich żołnierzy do jeszcze jednego uderzenia. A w środku pola widzą Państwo regularnie postępującą naprzód pruską piechotę. Na przeciwko nich za chwileczkę postąpi do przodu także regiment pieszy na rozkaz księcia Eustachiego Sanbusz-Tejlicki. Miał miejsce epizod, w którym ranny został koń od naczelnika. Wspominają świadkowie, pocisk artyleryjski wręcz urwał koński zad wierzchowcowi, na którym siedział naczelnik. Natychmiast wymieniono konia. On Kościuszko odniósł lekką kontuzję nogi. Ale o wiele bardziej tragicznie zakończył się ostrzał artyleryjski dla generała. Trafiony kulą armatnią zginął na miejscu. Regimenty pierwsze polskie postępują naprzód. Przed nami kolejna scena walki ogniowej prowadzonej przez regularne oddziały piechoty. Fire!
Po nieudanym szturmie kosynierów, którzy wnieśli ciężkie straty, ruszają do przodu. Gminy pierwsze krótkoczy przyjmując salwę wrogich armat i karabinów. Ale nikt wtedy nie wyobrażał sobie, że można by było toczyć takie batalie, kryjąc się w okopach bądź czołgając. Byłby to raczej dyshonor i oznaka strachu. Trzeba było stać ramię w ramię pod ogniem nieprzyjacielskich armat. A te były na tyle skuteczne, że jeżeli wstrzeliły się w pozycję przeciwnika, chciały spustoszenie, strzelając na bliższą odległość pełnymi żelaznymi kulami, które przelatywały na wskroś przez uszykowane wiele szeregów czworowo piechoty, zabijając takim uderzeniem wszystkich, których kula napotkała na swojej drodze. To momentem zwrotnym. Duże straty, porażka w starciu z połączonymi siłami rosyjsko-polskimi. Przekreślił szansę na to, by strona polska w tej insurekcji była stroną posiadającą inicjatywę. Teraz ewidentnie inicjatywa przeszła w ręce nieprzyjaciół. Odwrót, sprawny odwrót spod Szczekoci uratował armię, ale losy tego powstania właściwie były przesądzone kwestią czasu, bo to jak długo będą się opierać. I choć działania wojenne toczyły się kilka miesięcy, powstanie doznało jeszcze jednej sromotnej Maciejowicami, gdzie naczelnik Tadeusz Kościuszko ciężko ranny dostał się do niewoli i to powstanie trwało nadal. W zasadzie zakończył je dopiero szturm Warszawy dobrany przez armię generała Suworowa i okrutna rzeź Pragi, dzisiejszej prawobrzeżnej Warszawy. Szczekocinie, jak wspomniałem, jeszcze nie przesądzamy o ostatniej insurekcji. To powstanie trwało nadal. Ale tutaj widać było, że siły przeciwnika są rzeczywiście ogromne i ta przewaga ostatecznie zadecydować musiała o klęsce powstania.